Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. W roku 2015, a więc w ostatnim roku rządu koalicji PO-PSL, nakłady na ochronę zdrowia wyniosły 77,2 miliarda złotych. Do roku 2020 zostały zwiększone o ponad 50% i za rok 2020 wyniosły 116,3 miliarda złotych, co stanowi 5,5% PKB. Należy przy tym zauważyć, że rokrocznie od 2015 roku mamy do czynienia z sytuacją spowodowaną różnymi przyczynami, że wykonanie budżetu, czyli faktyczne wydatki na ochronę zdrowia, są wyższe niż zaplanowane pierwotnie w ustawie budżetowej. Planowana przez rząd i oczekiwana wartość wydatków na ochronę zdrowia to 6% PKB w roku 2023 i 7% PKB w roku 2027, to jest wzrost do kwoty 217 miliardów złotych. Moje pytanie dotyczy zatem tego, jak przełoży się zwiększenie wydatków do 7% PKB na efekty odczuwane przez pacjentów, przez polskie społeczeństwo. Dziękuję bardzo.